Siema, siema, witam Was w kolejnym odcinku, witam na planie filmowym zakończającym poprzedni odcinek, test na niskim stopniu wspomagania i w tym miejscu zaczynamy nowy odcineczek, a jaki to będzie odcineczek? To będzie luźny odcineczek jazda, bo bardzo Wam się spodobał film z jazdy w lesie, to sobie pojeździmy znowu po lesie, tak na luzie, po prostu, myślę, że Wam się spodoba, ja tam lubię, co rano sobie jeżdżę. Zakładam kamerę tu i jedziemy po prostu pojeździć. Uruchom rejestrator. Bardzo fajna aplikacja, słuchajcie, Map 3. Można sobie zaplanować trasy i fajnie po nich śmigać. Weźmy tu bliżej. I teraz włączyłem rejestrowanie i niech sobie rejestruje. A ja pojadę sobie na trzecim stopniu wspomagania. Zaraz Wam powiem, ile to jest amper. Tylko założę chustę na ryj, bo kurde, znowu piździ dzisiaj, słuchajcie, 2 stopnie. Ja już mam dosyć, kurde. Normalnie mam dosyć. Nie mogę. O, dobra. Wspomaganie na poziomie, ten wyświetlacz pokazuje 280 W. Tutaj 5,3 A. To już jak na wyraz jest bardzo wysokie wspomaganie, moim zdaniem. Ten rower sam jedzie po prostu, nie? Na razie sobie pojadę tutaj asfaltem, a później wjadę gdzieś tam w las i sobie w lesie pośmigamy. A czemu by nie, prawda? No i przejadę znane nam skrzyżowanie. Akurat nic nie jedzie bardzo dobrze. Zobaczcie na to, jeżeli chodzi o dziki. To właśnie jest robota dzików. U mnie było kiedyś to samo, dlatego ja śmieci wystawiam, słuchajcie, z samego rana. Wstaję, idę i po prostu wystawiam o 5 rano, bo mi jeżdżą o 6, a jak wystawiałem wieczorem, to zapraszałem dziki na ucztę, a że dziki to fleje i sypią po sobie niemiłosiernie, więc rano musiałem zawsze zbierać, więc wstaję rano i jest problem po problemie. Generalnie nie mam nic do dzików, bardzo je lubię, bardzo fajne zwierzęta. Wielokrotnie spotykałem je w lesie i nigdy nie uciekałem przed nimi generalnie. Zawsze jak widziałem jakąś grupę zdziczałych świń, po prostu obchodziłem je dookoła, nie przeszkadzając. Raz pamiętam, wystraszyłem tylko jednego dzika. Sam też się wystraszyłem, bo po prostu go nie zauważyłem. Jechałem rowerem w lesie. Wiecie, tak wypadam z zakrętu. Dosyć tak szybciej jechałem. No i zobaczyłem, stoi na środku, stał tyłem, nie widział mnie. No to szybko po hamulcu nacisnąłem na hamulec zbyt mocno i tylne koło mi zablokowało, wiecie, tak, i był odgłos szurania, nie? Słuchajcie, pierwszy raz widziałem, żeby dzik podskoczył nawet do góry. On w długą do lasu, a ja po prostu przejechałem już. A, pies. Siaczek, trzeba uważać. Siaczka. Co by go nie potrącić. No i takie to właśnie miałem przygody kiedyś. Generalnie nie ma się co bać dzików. A chyba, że jest locha z małymi, to lepiej wtedy obejść. Ja nie miałem przyjemności, znaczy miałem przyjemność do czynienia z lochami. Ale jakoś tak nigdy nie była agresywna. Dzikie zwierzę zawsze ucieknie przed wami. Chyba, że jest właśnie broni małych albo jest chore. W myśl zasady najlepszą obroną jest atak. Jeżeli już nie masz wyjścia, wtedy może zaatakować, ale to są bardzo marginalne przypadki. Także, o, tam jeżdżą święciarze. Także, luz. Dobra, widzimy się w lesie. Polecimy sobie w tamtą stronę. Tam jest jakieś znaczące drzewo na mapie. Jadę gdzieś tam, bo tam jest jakieś, coś było na mapie, jakieś drzewo znaczące, coś tam, zobaczymy co to jest po prostu. Jadę tak bez celu, w środku i jedziemy. Niech mnie prowadzi, navigation. O, słoneczko wychodzi. No cóż z tego, jak i tak jest zimno. O kurde. O, się zapatrzyłem, zobaczcie. I wjechałem w muldę. Bateria mi padła już, musiałem zmienić. Zimno jest, dlatego szybciej baterie padają.
O Jezu, ale dziura. O kurde. Dobra, to sobie polecimy. Kurde, chyba tam miałem jechać. To się cofniemy. Powiem wam, że przydałby się w rowerze wsteczny czasami. Wiem, że są sterowniki, ale wsteczny w rowerze. W kołach, w chawach to pewnie i są. No nie pewnie, tylko na pewno. Więc jakbym trajkę budował, to na pewno zastosuję sterownik z rewersem. Ale zwierzyny widzieliście? Pouciekały. Chciałem cicho podjechać, ale nie dało rady. Ale ich tu jest, cała banda. Sarny, czy cholera wie, co to jest? No kurde, zachowuje się jak słoń w składzie porcelany. Akurat te pieprzone drzewa są i ich nie widać. Nawet świąc w lesie nie ma się co obawiać, jak widzicie, zwierzyna spierdziela. Kurde, ale tych karmików zobaczcie, jest tutaj wszędzie pozakładanych. Już trzeci mijam. Tam czwarty. Bo to kamery są kurde leśne, co? Tu zobaczę. I znowu karnik, i znowu karnik. Ale fantastycznie. Fantastyczna jest taka wycieczka, słuchajcie, do lasu. O, następne. Zwierzynko to jest pełno, słuchajcie. Teraz wlecimy koło szkółki, słuchajcie. O, to jakaś bardziej główna droga jest. Patrzcie, jaki klimat. Ale klimat. Zobaczcie. Tego nie widać na kamerze, ale jest zajebiście. Jadę, bo znalazłem na mapie jakiś... O. Na mapie znalazłem jakiś ten, jakiś domek, coś takiego, coś mi się wydaje. Widzę, że myśliwy w ambonie siedzi. Trzeba trochę zwierzyny wypłoszyć. O! Znaczy spłoszyć, żeby nie zabił. I tyle. Ale klimat, kurde, to w lesie jest zajebisty. Włączę się, jak tam dojadę i zobaczymy, co to tam jest. Ale dziurska fajowskie. O, to lubię. No teraz to mi się podoba, ta jazda. Albo nie wyłączę, zostawię wam nasze piękne polskie lasy. Ale gałąź wjechał. O kurde. O kurde. Mamy przeszkodę. Co by teraz zrobić? Co ty teraz zrobić? Co ty teraz zrobić? No nic, Marcin, musisz obejść. Tędy obejdziemy, jest jakaś ścieżka. Jest, zresztą ten drzewo już dawno leży. Widzicie? Dawno leży, bo jest wydeptana ścieżka. No. Już. Już po sprawie. O, kurde. A do lasu przydałby się full meskitu. Teraz prosto. O, moja dupa. O, kurwa. Ale sporo śmieci jest dla ciebie, powiem wam, kurde. Normalnie ludzie to są tacy śmieciarze, że się nic nie chce. Dobra, gdzie my dojechaliśmy? Jakaś główniejsza droga. Główniejsza droga w lesie. I krzyż, a byłem tu kiedyś. Ja już wiem, gdzie jestem. Tak, już wiem, gdzie jestem. Zobaczcie, tutaj zginął.
tutaj musiał zginąć kiedyś motocyklista albo kładowista. Byłem tu z rok temu albo półtora roku temu i ten kask ciągle był i ciągle jest. No przykra sprawa, no ale cóż. Dobra, ale mnie każe jechać dalej prosto, więc lecimy tam dalej prosto. Jezusie kochany, jakie dziurofony. Jechałem, słuchajcie, do znanych terenów, jak widzicie. Droga płytowa prowadząca do Świdwia. Ale nie jadę do Świdwia, tylko jadę kawałeczek tutaj, bo ponoć coś tutaj jest. Patrzcie, co znalazłem. Tutaj przejeżdżałem wielokrotnie, ale nigdy nie byłem tego zwiedzić. Zobaczymy te, może ruiny. Zobaczcie, Gunic, wymarła osada. Dla ciekawski, Gunice to wyludniona osada położona w sercu Puszczy Krzęskiej nad rzeką Gunicą. Jej korzenie sięgają XIII wieku do XVI. Należała do rodu von Blankenburg. Co to się z nią stało? Był tutaj mały szpital, policja, torfiarnia, budynki mieszkalne. Patrzcie, po wojnie miejscowość opuścili raminowie i rdzenni mieszkańcy Gunic. Dobra, poczytajcie sobie jak chcecie, a ja idę zobaczyć, co to się dzieje. No jest to w pobliżu mnie, słuchajcie, nigdy tu nie byłem, no. Więc dobra, idziemy zobaczyć, co to jest. Siadam na maszynę i jedziemy. Prowadzić to, widzę, dobra droga. Dosyć taka utwardzona. Kurde, Marcel. Nie dwie biegi naraz, bo będzie dupa. Ciekawe, czemu to opuścili. Co, nie chciało się tu mieszkać, czy tu? Na razie nic nie widać. O, już coś tam. To tu. Ale tu już nic nie ma, kurde. Nic kompletnie nie ma, tu jakiś kamień. O, jest! Zobaczcie, co tu jest. Zostawię rower. Idziemy, zobaczcie. Nawet tak nudnym, kurde, dniu, słuchajcie. Nawet tak zwykła przejażdżka po okolicy może przynieść fajne znaleziska. I to znaleziska bardzo blisko mnie, słuchajcie. Patrzcie, jakieś ruiny. Domostw. Ciekawe, co tu kiedyś było. Cegły. Stary jakiś budynek pewnie, albo obora, albo coś. Tam jakieś jeziorko jest, kurde, słuchajcie, zaraz tam podejdziemy i zobaczymy. Tam nic nie widzę. Tutaj nic nie ma. Kurde, będę musiał poczytać o tej miejscowości co nieco. Bo nic o tym, słuchajcie, nie wiedziałem, kurde, a tak blisko mnie. Dobra, idziemy zobaczyć, czy coś znajdę jeszcze. Pokręcę się tu po okolicy. Zobaczcie, kurde, jaki klimat. Niesamowite, prawda? Kurde. No, zarąbista rzecz. Jadę zobaczyć, czy tam, no tam jest jakieś bajoro, co to w ogóle jest. Czy tam coś jest, coś nie ma. Ale tu nic nie ma. Dobra, stanę. Tam są ruiny tego domu, czy to pałacyku, nie wiem, co to tam było. A tu jest jakieś bajoro. Kurde, jak w horrorze. Tu jest jakiś stawik. Klimatyczny stawik, słuchajcie. Tam jest jakaś góra. Wydaje mi się, że to nie jest naturalnego pochodzenia. Coś tam musiało być, jakiś nasyp albo coś.
Nie ma co tutaj eksplorować za bardzo. Ale słuchajcie, ten drzewostan tutaj, to drzewo chociażby, tamto. Zobaczcie, jakie wielkie ono jest. Te drzewo pewnie pamięta jeszcze tych właścicieli, co tu mieszkali. Na 1000000%. Idę jeszcze się tam przejdę, zobaczę. Może coś tam dalej będzie. Ale chyba nie, zniszczyli. Cegła. Podejrzewam, że to po wojnie porozkładali wszystko. Wiadomo, po wojnie budulec był bardzo potrzebny. Nie ma nic, zobaczcie, kompletnie nic. Ale jak nie mam, to się ciągnęło gdzieś aż tu chyba, albo jeszcze dalej. Tutaj są szczątki. Tam chyba są jakieś szczątki, tu jakieś kamloty. Cegła. Tam jeszcze jest jakiś kamień, tam, zobaczcie. No to musiało być duże. Tam jakieś kamloty leżą. Ciekawe, jakby to z wykrywaczem przyleciał i coś by znalazł. Może i coś by znalazł, cholera to wie. No, ale drzewko, kurde, konkret. Drzewko, konkret. Tam był stawik pewnie. Kurde, wiele bym dał, żeby zobaczyć, jak to wyglądało w czasach świetności. Słuchajcie, skoro tu był szpital, policja, no to musiało być duże. A nie zostało prawie nic. Prawie nic, słuchajcie. Kompletnie. Jedna ściana i trochę gruzu. Ja to zawsze w takich klimatach, to wiecie, tak sobie zawsze mówię, że kiedyś ludzie tu mieszkali, byli szczęśliwi, śmiali się, żartowali. Życie tętniło, a teraz zobaczcie. Tylko śpiew ptaków i nic więcej. Nic nie pozostaje. Także mi też nic nie pozostaje, jak tylko jechać dalej, bo nic tutaj ciekawego już nie widzę. Ale sam klimat jest fajny. Klimat lasu. A ja będę musiał sobie poczytać o tym, bo ja lubię historię. Takich miejsc w ogóle. Czytać sobie. Coś pięknego. Dobra. Lecę dalej, by nie zanudzać. A wy, jak was interesuje, poczytajcie sobie też o tym miejscu. Może być ciekawa historia. A my sobie tak pojedziemy przez pola. A jak ja lubię te klimaty, kurde, jak mi się to podoba. Uwielbiam tak jeździć. Jest to droga z płyt Jumbo, ale one są tak zasypane piachem i ubite, że fajnie się jedzie. I te dwa, tam z oddali, zobaczcie, jakie dymy są. Co to prawda jest? A to, słuchajcie, jest Gunica. Taka mała rzeczka. Takie dymy się fajne unoszą na tym. A tak poza tym tutaj nie ma nic. Pole, ja i tak dalej. No. Spokojna rzeczka. I wsia. Dobra, wracam powoli do domu. Oła. Niestety z rana nie mam zbyt dużo czasu, około 2 godzin, już jestem po czasie. Więc polecę sobie z powrotem do domu. Baga piach, to zmora rowerzystów. Można niezłego szlifa wypierdzielić. Oła. No, w końcu zaczyna się robić cieplej. Nadal piździ, ale jest fajnie teraz. W lesie jest fajnie, bo co chwila się klimat zmienia. To słonecznie, to ponuro. To widzicie, w choinki to jest kolorowo fajnie. Zielonkawo. I maneta. Jedziemy na samej manecie. O. Już niedługo skończę tego kanca. Zaraz pośmigamy po lesie trochę lepiej, bo tamte ma szersze laczki, klotek, oponę. Oponę klockowaną. On się trzyma jak przyklejony, nawet na piachu. No i oła, oła. Także tam będzie znacznie lepiej. To sobie pojeździmy po lasach, tak bardziej ekstremalnie, można powiedzieć. A do końca, słuchajcie,
Zmieniłem plany, jak już chyba wiecie, dzisiaj właśnie przyjdzie do mnie pojemnik na akumulator z włókna na zamówienie z firmy Electrobikes. Już od nich kiedy zamawiałem, później trochę psioczyłem, ale szynkę mam od dawna, sprawdziła się, więc zamówiłem jeszcze jedną. Najlepsze jest to, że nie musiałem długo czekać, bo mają gotowe zestawy. Ale dobra, to wam wszystko opowiem przy produkcji firmy, filmu Kanz, jak będę, ale ekstra, kurde, ale czad. Jak będę robił ten film, także już niedługo puszczę całą serię, jak tylko go skończę. Dobra, my skupmy się na jeździe. No te oponki, kurczę, słuchajcie, teraz trochę deszczu nie było i trochę droga wyschła, jest sypki piasek miejscami, a opony, które tutaj mam, to są bardziej takie, wiecie, na drogi takie, no, utwardzone niesypkim piachem, tak jak teraz na przykład jadę, nie? Ale miejscami, mówię, jest sypki piasek i czuję, że mi rower pływa i szybciej nie chcę jechać, bo się można wyglebić, co nie raz zresztą zrobiłem już w swoim życiu, pewnie jeszcze nie raz zrobię. Oh my goodness. Kurde, przydałby mi się full. Ale nie można mieć wszystkiego jak na razie. Może kiedyś zrobię fulla. Opa, Jezus, Marcelek. Dałem trochę więcej powera, bo nie domaga. Śmiga się wyśmienicie. No i się trochę zmachałem, powiem wam. Zobaczcie, piąty stopień wspomagania. 6,7 ampera pakuje w silnik, a już dyszę. Także macie przykład, że na elektryku idzie się zmęczyć. No bo w pedały też wkładam trochę siły. Raz, że przy prędkości też pracujecie rękoma przy kierowaniu. No, także no, wkłada się energię, wkłada. To nie jest tak, że się relaksujecie. Owszem, mógłbym sobie siedzieć i tylko na samej manetce jechać, no to wtedy nie ma problemu, tak? Ale ja tak nie lubię. Ja generalnie nie lubię manetki. Wolę jeździć pedałując. I suma summarum, w końcu z bafanga zlikwiduję manetkę, jak już wszystko sobie poustawiam, tak jak ma być. No, ale do tego potrzeba troszeczkę czasu. Także, no, czasu i doświadczeń, zanim to wszystko poustawiam. Aha, damy większy power. O, wjechałem bez problemu. Ja się mówię, ten sypki piach tutaj jest, nie? O, za szybko też nie można, bo nogi uciekają. Kurde, się tej kasety nie mogę doczekać. Zobaczcie, jak o tym mówię jeszcze. Po traktorze są te ślady. To kurde, czuję tak, jakbym wibrator miał teraz. Znaczy, jakbym siedział na wibratorze. O, widzicie, jak tańczy? Tańczy. O Jezu, co to się dzieje? Tańczy niemiłosiernie. No, oponki klockowate, szersze. Kurde, one to nawet nie poczują tego. Tak idą, słuchajcie, tak się trzyma to. Widzimy też. I dojechałem do Bartoszewo. Też widzicie, takie jeziorko mam w pobliżu siebie, ale to nie jest zbyt czyste jeziorko, nie jest zbyt czystej, dobrej jakości, także kiedyś tu wszedłem, to wyszedłem, to jak miał skorupę na sobie, kurde, po wyschnięciu. Także to można tylko tak sobie przyjechać z dzieciakami, ewentualnie. Pełno ludzi tutaj generalnie jest w lato. Słuchajcie, zrobimy sobie teraz test podjazdu. Tutaj, zobaczcie, no. Jedziecie na przykład gdzieś, o, fajna woda, dobra, zjadę sobie, zobaczę. No, góra dosyć ostra. I teraz na przykład chcę sobie podjechać z powrotem, nie? Żeby... No, bo ciekawe, czy tamtędy przejadę, chyba czekajcie. Nie? I zobaczcie. Dziewiąty stopień wspomagania. Najgorsze w bafangu... O, 14%. Najgorsze w bafangu jest to, że tam prędkość narasta, kurde. Tak stopniowo. Ale nic, spróbujemy. Trendy tu podjechać. Nie wiem. No, zobaczymy.
Zobaczcie, bez żadnego problemu sobie podjeżdżam. Bez najmniejszego, widzieliście? Nawet się nie zdyszałem. Także no, to jest przewaga właśnie Mida i przekładniowca, Mida nad hubem, czyli rower silnika centralnego nad silnikiem w piaście, czyli hub. No to tak, przy okazji. Dobra, zmniejszę trochę prędkość. A ja już dojechałem do Bartoszewa. Zmierzam w kierunku domu już. O, tak jest. No bafon fajny jest, pomimo. Fajny, no, fajne możliwości ma. Przede wszystkim duże możliwości ma. Ale muszę stwierdzić, że no, nie jest zbyt szybki. Oczywiście jak tam się dowali 25 amper, to tak, ale myślę, że on nie jest stworzony do prędkości. On jest bardziej stworzony właśnie do siły. Do siły i momentu. W tym się najbardziej sprawdza. Do prędkości to polecam huby. Tam złożę kanca, to zrobię taki oddzielny film z porównaniem, takim już wiecie, klasycznym porównaniem. Przejedziemy się jednym, przejedziemy drugim, wszystko w jednym filmie, żeby dla zainteresowanych właśnie to było jasne. O co w tym chodzi? Tymczasem ja już się zbliżam do domu. Chyba zakończymy ten odcinek, bo tam już nic ciekawego się nie wydarzy. Dobra, będziemy się żegnać w tak nietypowych okolicznościach. Szybko, bo samochód jedzie. Albo dobra, no już poczekam, niech przejadą. Jestem już koło chaty, także będę kończył. Dzięki, że byliście ze mną w tym takim spontanicznym wyjeździe, bo jeżdżę sobie po prostu co rano i tak nagrywam różne rzeczy, wiecie, raz ciekawe, raz nie. Ale jak chcecie, to mogę nagrywać właśnie z takich porannych jazd moich, bo jeżdżę codziennie od poniedziałku do piątku, weekend sobie zostawiam wolny dla rodziny, siedzę sobie w domu, tak z rana też chcę się wyspać, a tak to codziennie rano sobie o 5 wstaję, o 6 wyjeżdżam, 2 godzinki pojeżdżę. Jak chcecie, mogę dla was nagrywać takie różne, gdzie tam będę jechał. Oczywiście co ciekawego, bo głównie jeżdżę tymi samymi trasami, ale czasami też wypuszczę się gdzie indziej i może wtedy nagrywać. Jeżeli chcecie, piszcie w komentarzach, będę nagrywał takie coś. No mówię, a na dzisiaj to będzie koniec. Fajne, mi się wydaje, że fajna wycieczka była, krótka wycieczka. No znalazłem tą opuszczoną miejscowość, nawet nie wiedziałem o jej istnieniu. Tak przekodowo na mapie zobaczyłem, coś jest, jakieś coś tam, jadę, patrzę. A przejeżdżałem tam już dziesiątki razy koło tego. Dobra, Marcin, nie przedłużaj. Dobra, widzimy się w kolejnych odcinkach. Zostawcie pierdółki, subskrypcje, łapki. Komentujcie. I dzwoneczek. Klikajcie dzwoneczek, będziecie powiadać o każdym kolejnym filmie pojawiającym się na moim kanale. Widzimy się w następnym odcinku, bo już hałasują. Cześć!